I z takim przeciwnikiem, po prostu nie stworzyć sytuacji, żeby mieć 10 czy 15 sytuacji stuprocentowych, to znaczy, że... Ojej. Reprezentacja Polski wygrała z Andorą 3-0 w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. To pierwsze zwycięstwo Polaków w tej kampanii, w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata Katar 2022. No, wynik wygląda bardzo dobrze i na wyniku trzeba by tak naprawdę rozmowę o tym meczu zakończyć, bo gra była poniżej wszelkiej krytyki. Polacy zagrali słabo i znów Robert Lewandowski musiał ratować naszą drużynę. Szkoda, że Robert Lewandowski musi ratować reprezentację Polski nawet w meczu ze słabiutką Andorą. O spotkaniu z outsiderem naszej grupy, o tym zwycięstwie, o grze Polaków porozmawiam specjalnie dla Was z Janem Tomaszewskim, legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski. Z panem Janem porozmawiam również oczywiście o meczu z Anglią, bo Jan Tomaszewski to przecież człowiek, który zatrzymał Anglię. Panie Janku, dzień dobry, czy słyszymy się? Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzień dobry, panie Janku. Chciałbym zacząć jednak jeszcze od Andory. Kilka słów. No, ja powiem szczerze, byłem rozczarowany grą Polaków, już abstrahując od wyniku, bo wynik świetny. Męczarnie i jeszcze raz męczarnie. Jak pan to ocenia? Pan to po prostu oględnie powiedział. Ja po meczu powiedziałem, że był to czas stracony. I w tym teatrze futbolowym niestety najsłabszym był reżyser, czyli Paulo Sousa. Dlaczego tak się dzieje? No przecież to jest jego drugi mecz. On już z tymi zawodnikami przeprowadził kilka treningów. Dokonał korekt, bardzo dobrych korekt, jeśli chodzi o grę na tych wahadłowych. Wymienił ich. Wprowadził do gry Glika, ale to, co zrobił z przodu i to, co zrobił z Robertem Lewandowskim, to jest po prostu karygodne. Powtarzam, to nie ma nic wspólnego z profesjonalizmem. Jak można, nie wiem jaka była jego intencja, jak można najlepszą dziewiątkę na świecie ustawiać w pomocy jako rozgrywacza? Robert oczywiście strzelił te bramki, ale ze swojej pozycji, ale cały czas rozgrywał i przepraszam, przeszkadzał Zielińskiemu. Tak jak w meczu z Węgrami Zielińskiemu przeszkadzał Milik, który jest kompletnie bez formy, tak tutaj Lewandowski przejął rolę tego rozgrywacza i Zielińskiego praktycznie nie było widać. A on jest od tego. Po drugie, jak można wystawić dwie dziewiątki, czyli co to jest, lekceważenie przeciwnika, jakby taki skład podstawowy wyszedł na Anglię w meczu, który powtarzam, no, za chwileczkę będziemy rozmawiali, jest to mecz o pierwsze miejsce w grupie, to Anglicy by nas już do przerwy oduczyli grać w piłkę i by nas skasowali na 2-3-0. Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć, co Solsa miał tutaj na myśli. Bo przecież to miał być taki, jakby to powiedzieć, generalna próba przed mecz, żeby nabrać automatyzmu w grze. On wystawia dwóch pomocników, najlepszego piłkarza, napastnika świata na pomocy. Drugi jest Zieliński. A gdzie jest Moder, który moim zdaniem powinien grać? Tych czterech pomocników nie było i myśmy praktycznie tylko dzięki Jóźwiakowi, który pociągnął ten zespół, po prostu jako tako wypadli. Nie można czegoś takiego robić, bo każda minuta spędzona na boisku w tym gronie, czy w grze pressingiem, czy w grze, powiedzmy, przy ataku pozycyjnym, będzie po prostu procentowała. Wczoraj, żeby zakończyć ten temat, wynik, tak jak pan powiedział, dobry, ale to nieważny wynik, jakbyśmy 10-0 wygrali, co to by dało? Nic by to nie dało. Natomiast tylko ten wynik się liczy, a 90 minut stracone, jeśli chodzi o budowę drużyny, na mecz na Wembley. To będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Panie Janku, czy to nie jest trochę tak, że oglądając mecz z Andorą, to zatęskniliśmy trochę za Jerzym Brzęczkiem, no bo gra była jeszcze gorsza niż za czasów Jerzego Brzęczka. Ale jeszcze raz podkreślam, 30 minut, kiedy te meczu z Węgrami, kiedy dokonał tych zmian, bo miał prawo nie trafić ze składem. Myśmy tak mówili, żeby tylko trafił ze składem. Miał prawo. I po co on zmienia
W ogóle tą dwoma dziewiątkami gra. Piątek gra beznadziejnie w klubie. Milik w dwóch meczach najgorszy zawodnik na boisku. Oni po prostu trzeba Roberta wystawić jako tę dziewiątkę, a szóstkę tych pomocników z nim zgrać. I to musi być właśnie Moder, bo byłaby sprawa rozwiązana, gdyby był Klich i Góralski. Nie mielibyśmy żadnego problemu. Ale tych zawodników nie ma z różnych powodów. No i trzeba coś robić. I kto, proszę mi powiedzieć, po wczorajszym meczu, kto zagra w pomocy oprócz Jóźwiaka, Krychowiaka i Zielińskiego i Rybusa? Tych dwóch zawodników, proszę mi powiedzieć, kto zagra w meczu z Anglikami? Bo to nie może być ani Piątek, ani Mili. No zdecydowanie. Nie ma. A jak nie ma, no to pojedziemy znowu na randkę w ciemno. Ciężko było oprzeć się wrażeniu właśnie, panie Janku, że no, jak oglądałem ten mecz, to myślałem sobie, jeżeli tak samo zagramy z Anglikami, to będzie 5 bramek, ale to do przerwy. No dlatego jeszcze raz podkreślam, jeśli drugiej linii nie ma, jeśli nie przetrzymujemy, jeśli nie gramy tej, jak to się mówi, tiki-taka, tak jak żeśmy grali nawet na Węgrzech. Na Węgrzech mieliśmy 65% przy piłce. Byliśmy. Tutaj byliśmy przy tej też przy piłce więcej, bo oni to przecież z nimi to drugoligowa drużyna z Polski wygra. Oni, ale nie było rozegrania pomocy. Nie było tego Modera, który potrafił uderzyć z 25, z 30 metrów. Nie było żadnego strzału. Po prostu szło tylko wszystko prawą stroną, bo tam był Jóźwiak. No a my z Anglikami musimy się przede wszystkim grać o zwycięstwo. Daj Boże, żebyśmy wygrali, natomiast przy pełnym zabezpieczeniu własnej bramki. A tu już nie było żadnego zabezpieczenia. O obronie i o Wojtku nic nie można powiedzieć, bo przepraszam, no będę zarozumiały. No, gdybym ja wczoraj grał, też byłoby 3-0, no bo chyba tam ani jednej sytuacji nie było takiej, której oni mogli nam zagrozić. Ale nie no, po prostu 90 minut stracone. I ma pan rację, wszyscy żeśmy się nudzili i z takim przeciwnikiem po prostu nie stworzyć sytuacji, żeby mieć 10 czy 15 sytuacji stuprocentowych, to znaczy, że jeszcze nie poznał tej drużyny, no ale po Anglii to już może być za późno, bo jeśli nie daj Boże przegramy z Anglią, no to wtedy tylko nam pozostanie gra o drugie miejsce. No tak. A teraz jest nieprawdopodobna szansa. Jak my zremisujemy na Wembley, a daj Boże wygramy, to mamy otwarte drzwi do pierwszego miejsca w grupie i bezpośredniego awansu. Bo w barażach różnie może być. To była rozmowa z człowiekiem, który zatrzymał Anglię, Janem Tomaszewskim. No trochę gorzkich słów po spotkaniu z Andorą, ale to oczywiste, bo wszystkim nam ten mecz się nie podobał. I troszkę wspomnień spotkania z Wembley 1973 rok i zwycięski remis 1-1. Przemek Ofiara, dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału Super Sport na YouTubie. Dawajcie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek. Bądźcie z nami podczas kolejnych programów, podczas kolejnych wywiadów. Dziękuję bardzo za dziś. Oby w meczu z Anglią było dobrze. Był ten remis zwycięski 2-2, tak jak mówi pan Jan Tomaszewski. Dziękuję. Do usłyszenia.